Bristolu była Margaret Thatcher, złodziejka mleka, mówią, proszę Państwa. No kiedyś swego czasu tam znowu ten katolicki kościół i tu katolicki kościół i tych katolickich kościołów tu nie brakuje, proszę Państwa. U żebraków Państwo zobaczą. Teraz przejdźmy przez tę taką bombkę. No, bardzo fajnie to jest, proszę Państwa. Przejdźmy przez tę bombkę. Alleluja, proszę Państwa, oczywiście dalej mamy Kraków w Termiecie, bo my zmierzamy do tej, proszę Państwa, trasy WZ, nad którą będziemy, bo tak jak żeśmy byli dzisiaj już nad Marszałkowską w tym Kerfurku, pod Pałacem też Kultury Stalina i Lenina, bo to w Śródmieście, bo to centrum, to tam same awantury i kłótnie i te kobiety, co w kolejce stoją i że ta dziaduwa w okularach czarnowłosa nie zorientowała się, że jak nie to, że szepczą, bo to dość głośno mówiły te kobiety, że przyszła taka chuda i po prostu zlew wymywa, wyciera, a jeszcze ktoś tam zaplecza, czy to ty te produkty porozkładałeś, czy to ty? Natomiast ta, która sprzedaje w okularach, będąc czarnowłosa, ślepa nie dowidzi i po prostu ja jej potem mówię, a ona tak była przerażona, że tak. Żeby nie mówić, no bo przecież katoliczki, Polki, no to przecież Polacy w ogóle boją się krytyki, lubią robić źle, ale żeby dobrze mówiono o tym.